Witam Państwa na szkoleniu, jak zarobić milion złotych. Tysiąc osób kupiło to szkolenie, bilet kosztował tysiąc złotych, mamy milion złotych, dziękuję, koniec szkolenia. Dzisiaj przyjrzymy się branży szkoleń, sprzedaży książek, kursów online i mówieniu różnych farmazonów na YouTubie. Zobaczymy, ile na tym można zarobić. Zapraszam! Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, tipei, operator płatności dla twojego e-commerce, Finansowo-Biznes, platforma crowdfundingowa oferująca pożyczki społecznościowe dla firm, Computronic, najlepsze technologie i usługi dla twojej firmy. Linki i zniszki w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżok i prowadzę program Biznes od początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, pokazujemy ich firmy, rozmawiamy o tym jak zaczynali, jak swoje firmy rozwinęli. W tej serii rozbieram firmy na części, oceniam poszczególne branże, poszczególne pomysły na biznes na bazie mojej wiedzy, moich doświadczeń. Dzisiaj przyjrzymy się branży szkoleniowej, tak zwanym farmazoniarzom, sprawdzimy, ile można zarobić na sprzedaży książek i kursów. Za sprawą Rafała Zaorskiego dosyć popularne zrobiło się określenie farmazoniarze. Rafał mówił m.in. o tym w programie Hate Park na kanale Sportowym. Większość ludzi, którzy gdzieś publicznie się wypowiada, jak ja ich nazywam farmadzeniarzami. Piszą blogi, mają linki referencyjne, sprzedają jakieś książki, robią szkolenia o inwestowaniu. I tutaj jest największy absurd tej sytuacji bo rozumiem, jak spawać robi szkolenia. Czyli jeśli nauczyłeś się spawać, to jeśli powtarzałeś te czynności, to miałeś efekt prawdopodobnie ten sam. I w branży finansowej wiele osób próbuje udowodnić, że jest to. Jakaś matematyka, że jest tam ukryty wzór, że jest jakiś złoty gral i oni posiedli tą wiedzę i wytłumaczą ci, jak być wolny finansowo, a tak naprawdę spowodują, że będziesz wolny od swoich własnych finansów, bo im od nich kupisz szkolenie, kolejną książkę, kolejny jakiś kurs. Rafał w swoich materiałach określa w ten sposób osoby, które sprzedają szkolenia z tematów inwestowania, gdzie uczą innych, jak zarabiać na giełdzie, zamiast samodzielnie się tym zająć i zarabiać faktycznie na rynku. Więc mogę odróżnić edukację, która jest bullshitem i budowaniem, budowaniem jakiejś tam mm, historii, a edukację, która jest powtarzalna, którą nauczysz się, będziesz powtarzał i uzyskasz ten sam rezultat. W przypadku wiedzy finansowej tak nie jest, bo jest to gra konkurencyjna. Kiedy wchodzisz na rynek, po drugiej stronie masz przeciwnika, masz zmieniające się otoczenie, prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń, ale nie masz powtarzalnych schematów. Nie? To już nawet flipowanie jest o wiele bardziej powtarzalne niż inwestowanie na rynku kapitałowym. Mam doświadczenia z obu stron. Tego zagadnienia. W 2022 roku na szkolenia i konsultacje, które samodzielnie sobie kupiłem, wydałem 25 210 zł. Wydałem dwie książki. 100 pomysłów na biznes, 100 pomysłów na pozyskiwanie klientów. Te książki sprzedajemy na stronie bizop.pl. Teraz pracujemy nad trzecią książką, którą tam wydamy. Dlaczego te książki powstały? O tym mówiłem we vlogu. Oraz yy, nagrałem i wydałem dwa własne kursy online, które do dzisiaj są dostępne w internecie. O tym nie mówiłem na tym kanale, nigdy tego nie promowałem tutaj, ale do dzisiaj te kursy się sprzedają. Pierwszy kurs to był kurs tworzenia stron internetowych na WordPressie. On jest dostępny na stronie znts.pl. A drugi kurs robiłem dla zewnętrznej firmy. Był to kurs jak nagrywać podcast, bo zanim powstał kanał na YouTube, to od 2018 roku nagrywałem własny podcast. I ten kurs stworzyłem dla zewnętrznej firmy, dla firmy Strefa Kursów, i tam można go sobie kupować. Ja z tego kursu dzisiaj nie mam żadnych zysków. Opowiem Wam o moich doświadczeniach z tego zakresu, zarówno z punktu widzenia klienta, czyli osoby, która kupuje takie kursy, wydaje na to swoje pieniądze, i z punktu widzenia twórcy. Skąd taka popularność szkoleniowców? Jeżeli przyjrzeć się modelowi biznesowemu szkoleń, szczególnie skupmy się na kursach online, to ma on masę zalet. Po pierwsze możliwość skalowania. Jest to produkt, a nie usługa. Jeżeli ktoś z Was działał w biznesach usługowych, to wie z czym trzeba się tutaj mierzyć. Oczywiście trzeba pozyskać klienta, ale gdy już takiego klienta pozyskamy, no to trzeba z nim wymienić masę wiadomości, ustalić masę szczegółów. Czasami, na przykład, jeżeli tworzymy strony internetowe, no to musimy czekać, aż klient nam wyśle swoje materiały. Taki projekt się przeciąga, to wszystko zajmuje czas, zanim zrealizujemy tę usługę i na końcu wystawiamy fakturę, dostaniemy zapłatę albo i nie dostaniemy. Jeżeli pracujesz sam, no to możesz w ciągu miesiąca wykonać określoną ilość projektów, bo inaczej zabraknie ci po prostu czasu. Musiałbyś to skalować, zatrudniając kolejnych pracowników. W przypadku kursów możliwości skalowania tego są znacznie większe, bo nagrywasz taki kurs raz i możesz go sprzedać. Wielokrotnie. Masz już produkt, który możesz sprzedać do wielu osób, czy ty sprzedasz jeden kurs online, czy sprzedasz ich 100 w ciągu miesiąca, kosztuje cię to porównywalną ilość pracy. Oczywiście ta ilość pracy jest większa w przypadku obsługi 100 klientów niż obsługi jednego klienta, ale w przypadku, gdybyś realizował takie usługi w postaci tworzenia stron internetowych, nie jesteś w stanie tego wyskalować do takich rozmiarów. Po drugie, można na tym dobrze zarabiać. Kursy kosztują od kilkuset do kilku tysięcy złotych, i marża na takim produkcie. Może wynosić nawet 90%. Po trzecie, jest to produkt cyfrowy, czyli możesz go nagrać samodzielnie w domu. Na przykład, jeżeli tworzyłem kurs o tworzeniu stron internetowych, no to na dobrą sprawę nie muszę tam nawet pokazywać siebie, nie muszę mieć kamery, wystarczy, że nagrywam ekran swojego komputera i tam wszystko pokazuje co i jak zrobić. Więc nagranie tego nie jest aż tak skomplikowane. Nie masz konkurencji, nikt nie sprzedaje dokładnie tego samego produktu co ty. Jeżeli działamy w handlu, na przykład sprzedajemy Smartfony, sprzedajmy iPhony, no to w internecie jest masa innych sprzedawców, którzy też sprzedają iPhony. A jeżeli sprzedajesz swój kurs online, no to inni ludzie sprzedają jednak inne kursy i Ty możesz konkurować tutaj w inny sposób, możesz na przykład inaczej ten kurs opakować, inaczej go sprzedać. Ty nadajesz mu cenę i to, czy sprzedasz jeden kurs, czy 100 kursów, to koszty nie rosną ci proporcjonalnie tak jak w przypadku handlu innymi przedmiotami gdzie te 100 produktów trzeba kupić tylko kosztuje cię to podobnie ten wzrost kosztów jest tutaj mniejszy po czwarte powtarzalność jeżeli na przykład robisz flipy na nieruchomościach jesteś uzależniony od pewnej sytuacji na rynku po pierwsze musisz znaleźć okazję na takiego flipa Musisz to mieszkanie wremontować i sprzedać. Oczywiście trzeba tą usługę zrealizować. To trwa miesiące, wymaga bardzo dużego kapitału, ale jesteś uzależniony od zewnętrznych czynników. Może na przykład będziesz mieć problem ze znalezieniem takiego mieszkania, takiej okazji. A jeżeli stworzysz tego kurs, no to tych czynników zewnętrznych, które wpływają na powodzenie twojego biznesu, jest mniej. Musisz oczywiście zbudować wokół tego marketing, ale możesz sprzedawać taki kurs regularnie. Jest to biznes powtarzalny, zależny w dużej mierze od ciebie. Punkt piąty: łatwiej mówić niż zrobić. Jest też ciemna strona, którą obrazuje taki żart. Spotyka się dwóch szkoleniowców i rozmawiają ze sobą: Chciałbym zwiększyć sprzedaż moich szkoleń. Mogę ci powiedzieć, jak to zrobić? Powiedzieć, ja też mogę, tylko że ja chciałbym zwiększyć. I to jest problem kiepskich szkoleń. Niestety czasami robią je ludzie, którzy nie powinni tego robić, bo widzą w tym łatwy pieniądz. Łatwiej jest o czymś mówić i nagrać na ten temat kurs niż rzeczywiście w praktyce taki biznes zrobić. Ja niestety też kupiłem kilka beznadziejnych kursów online, i część z tych kursów to były zmarnowane pieniądze. Nie zawsze to, że ktoś jest na przykład najlepszym youtuberem w Polsce, to nie zawsze oznacza, że zrobi bardzo dobre szkolenie na temat tworzenia kanału na YouTubie. Ale. Mam pewien problem z krytyką kursów. Mam wrażenie, że ci najwięksi hejterzy kursów i szkoleń są jak taki wuj na imprezie rodzinnej, który wszystko wie najlepiej na każdy możliwy temat, przecież on już wszystko wie. On nie musi w ogóle się szkolić ani czerpać znikąd wiedzy. Po drugie, ten słynny tekst: Sprzedaj tysiąc kursów po tysiąc złotych i masz milion złotych. To jest bardzo proste. No nie, to są takie założenia, równie dobrze można sprzedać 100 tysięcy kursów po 10 zł, albo milion kursów po 1 zł, to jest bardzo proste. No nie, to są tylko założenia, ale gdy zaczniemy coś robić w praktyce, okazuje się, że jest to niezwykle skomplikowane. Żeby jedna osoba kupiła nasz kurs za 1000 zł, to trzeba wykonać masę pracy. 1000 zł to nie mało. Nie będzie to impulsywny wydatek, tylko potencjalny klient taki wydatek bardzo mocno przemyśli. Sprawdzi, kim jest osoba prowadząca to szkolenie. Będzie chciała zobaczyć jakieś materiały z tobą, na przykład filmy, które udostępniłeś, podcasty, może wywiady, których udzieliłeś, po to, żeby Cię poznać, żeby zobaczyć, czy ty masz faktycznie jakąś wiedzę w tym obszarze, o którym mówisz, czy można ci zaufać, czy warto od Ciebie coś kupić. Sprawdzi opinię o Twoim Kursie, będziesz chciał zobaczyć jakieś przykładowe lekcje. Pomijamy tutaj samo stworzenie kursu, bo to jest często kilka miesięcy pracy. Chodzi tutaj tylko o tą pracę, którą musisz wykonać, żeby przekonać jedną osobę do zakupu produktu za 1000 zł. Są to tygodnie pracy nad budowaniem zaufania, budowaniem zasięgu w internecie, budowaniem jakiejś społeczności wokół siebie, żeby ludzie ci ufali, widzieli, że ty znasz się na tym, o czym mówisz i chcieli od ciebie coś kupić. Część druga tej układanki, czyli sprzedaj tysiąc kursów. Żeby to faktycznie zrobić, trzeba mieć bardzo dużą społeczność, bardzo dobrze ogarniać marketing, musimy umieć budować duże zasięgi albo bardzo dobrze ogarniać płatne reklamy. Ta wiedza, która nam jest potrzebna z dziedziny marketingu jest naprawdę bardzo obszerna. I to jest trochę tak jak z tymi kiepskimi szkoleniowcami, łatwo powiedzieć sprzedaj tysiąc kursów po tysiąc złotych, ale dużo trudniej się to robi. Książki. Może zamiast kursów online zacznijmy sprzedawać książki. Jakie są zalety tego rodzaju produktów? Po pierwsze, książka jest produktem względnie tanim, jest to produkt poniżej 100 zł, więc nie musimy aż tak mocno przemyśleć tego zakupu. Możemy stwierdzić, dobra, zaryzykuję, to nie jest dużo pieniędzy, kupię te książki i zobaczę, czy warto, czy nie. W przypadku kursu za 1000 zł trzeba to mocno przemyśleć, w przypadku książek nie. Druga zaleta książek: książki są na VAT-ie 5%. Jeżeli sprzedajemy kursy online, no to tutaj VAT wynosi 23%, więc dużo mniejszy VAT musimy zapłacić. Szczególnie jest to fajne, jeżeli mamy małe koszty prowadzenia takiego biznesu, tego VAT-u nie musimy odliczać. Jakie są wady? Z racji tego, że jest to tani produkt, to trzeba sprzedać dużo więcej książek niż kursów, żeby zarobić tą samą ilość pieniędzy. Wydanie książki wymaga tyle samo pracy, co stworzenie kursu. Wymaga takich samych działań marketingowych, co kurs. Też trzeba zbudować zaufanie, społeczność, przekonać klienta do zakupu. Trzeba mieć kilka książek, żeby na tym zarobić. Na przykładzie tych książek: książka kosztuje w sprzedaży 59 zł, i ja tutaj sobie szacuję, że koszt redakcji, korekty, wydruku tego, koszt magazynu, narzędzi do sprzedaży. Jeżeli to odliczymy, no to zysk na takie jednej książce wynosi około 30-40 zł. Tutaj sobie możemy łatwo policzyć, ile musimy sprzedać książek w skali miesiąca, żeby zarobić na tym przyzwoite pieniądze. Przyzwoite pieniądze to pojęcie względne, więc każdy z Was może sobie policzyć, ile chciałby na takich książkach zarabiać. Wyjdzie Wam, ile musicie sprzedać książek miesięcznie, żeby te pieniądze były możliwe. No i to wychodzi zazwyczaj liczba kilkuset sztuk książek. I gdy ja zaczynałem, Sprzedawać, zaczynałem pisać te książki, zrobiłem sobie jakieś założenia, bo wydawało mi się, tak jak sprzedaj tysiąc kursów, wydawało mi się, że na podstawie jakichś zasięgów, które człowiek ma w internecie, no to jakaś ilość ludzi, jakiś procent kupi te książki. Co się okazało w praktyce? W praktyce okazało się, że po prostu publikowaliśmy na przykład jakiś wywiad. Ja tam gdzieś na końcu wywiadu dałem gościowi książkę. Ten wywiad miał 100 tysięcy wyświetleń, podlinkowałem tą książkę w opisie filmu i co? I nikt tej książki nie kupił na podstawie tego filmu, który miał 100 tysięcy wyświetleń. Dlaczego? Później testowaliśmy różne inne opcje. Po prostu okazuje się, żeby sprzedać jedną sztukę książki jednej osobie, trzeba o tym bardzo dużo trąbić. Trzeba pokazać swoją ekspertyzę. Te książki trzeba wielokrotnie ludziom pokazywać. Najlepiej byłoby zrobić jeszcze remarketing, dużo innych różnych działań marketingowych, więc ta. Praca, którą trzeba zrobić, żeby jedną książkę sprzedać, też okazała się, że jest dużo większa niż mi się wydawało. Drugi przykład: nagrałem vloga, gdzie w całości, praktycznie, ten vlog był poświęcony temu, że zakładam nową firmę. I tam wybraliśmy się do drukarni, pokazywaliśmy, jak wygląda proces druku tych książek. No i mówiłem o tych książkach bardzo dużo. Praktycznie cały film był poświęcony tym książkom. I ten film, z kolei, gdy miał 20 tysięcy wyświetleń około, sprzedał. Szacuję, że było to około 120 książek, tak? Czyli tutaj mniej więcej możecie sobie zobaczyć, jaki jest przelicznik, ale założę... tutaj jeszcze takie moje wtrącenie, nie stosowałem żadnych innych działań, czyli nie robiłem remarketingu, nie pokazywałem tych książek w różnych kanałach, tylko ten jeden film chciałem zobaczyć, jakie zasięgi muszą być potrzebne, co trzeba zrobić, żeby sam film generował sprzedaż książek i ile tych książek, ile egzemplarzy można sprzedać. Wnioski: jeżeli chodzi o sprzedaż książek, Trzeba mieć kilka książek, bo jeżeli na jednej książce zarabiamy 30 zł, tutaj jeszcze dochodzą koszty wysyłki, no to jeżeli już pozyskamy klienta, który wejdzie na stronę naszego sklepu, no to najlepiej, żeby tych książek zamówił sobie kilka, bo i tak musimy pokryć koszty wysyłki. Wysyłka kosztuje 20 zł, ponad 20 zł kosztuje mnie wysyłka takich książek. Część tej wysyłki pokrywa klient, bo dodatkowo za nią płaci, ale część jeszcze ja muszę dopłacać, więc jeżeli już ta wysyłka jest tak droga, jest, wynosi prawie tyle, co marża na tych książkach, to niech ten klient zamówi sobie kilka różnych tytułów. Po drugie, trzeba dużo o nich mówić, czyli aktywnie je sprzedawać. Trzeba wziąć, powiedzieć klientowi, zobacz sobie tą książkę, wejdź na stronę bizo.pl, zamów ją, bo bardzo Ci się to przyda. Punkt trzeci: ludzie muszą Cię poznać, polubić, zaufać Ci, zobaczyć, że masz wiedzę z danego obszaru, więc wymaga to bardzo dużo pracy marketingowej, żeby to zaufanie zbudować. Czy da się na tym zarobić? Mamy w Polsce kilka osób, które robią ponadprzeciętne wyniki, zarabiają na szkoleniach, na książkach, bardzo dużo. Na przykład jest to Maciej Aniserowicz, który ma taki kurs Droga Nowoczesnego Architekta, jest to kurs dla programistów, on jest robiony w cztery osoby. Nie wiem ile jeszcze osób w zespole wokół tego kursu pracuje, ale ten kurs przez kilka edycji wygenerował ponad 16 milionów złotych przychodu. Jest Jakub Roskosz, który sprzedaje kursy na temat e-commerce'u, dwie części kursu. Też myślę wygenerowały kilka milionów złotych. Jest Mirek Burnejko, który zaczynał od portalu Akademia.pl, portalu z kursami dla przedsiębiorców, a teraz w ogóle pracuje nad zmianą modelu edukacji w Polsce i na świecie. Jest Michał Szafrański, który na książce Finansowej Niże. Która tutaj nawet stoi na półce, na tej książce wygenerował ponad 9 milionów złotych przychodów. To są jednak wyniki ponadprzeciętne, to są osoby, no jedne z najlepszych osób w Polsce w tej branży, jednak no, na tej branży można bardzo dobrze zarabiać. Jak oceniam ten pomysł na biznes pod tytułem Sprzedaż książek i szkoleń? W tej serii biorę pod uwagę kilka kryteriów, które oceniam, i oceniam je w skali od 1 do 10. 1 to najniższa ocena, czyli najgorzej, 10 to najwyższa, najlepiej. Pierwsze kryterium, które biorę pod uwagę, to wymagana wiedza i doświadczenie. I tutaj musimy to rozbić na dwa obszary. Po pierwsze, musimy mieć wiedzę i doświadczenie z obszaru, z którego chcemy uczyć. Na przykład, jeżeli chciałbym kogoś uczyć jak stworzyć kanał na YouTubie, żeby był dochodowy, no to muszę mieć doświadczenie z tego obszaru, ale po drugie, muszę mieć doświadczenie ze sprzedaży, z marketingu, z budowania zaufania, z budowania zasięgów, z płatnych reklam. Tych obszarów jest bardzo dużo, więc wymagana wiedza Musimy mieć wiedzę z bardzo wielu różnych dziedzin. Więc tutaj oceniam to na 5 punktów na 10. Ocena niższa, bo uważam, że wiedzy potrzebne jest dużo. Gdyby tej potrzebnej wiedzy było mało, ocena byłaby wyższa. Ile potrzebujesz pieniędzy na start? To oceniam na 8 punktów na 10, bo według mnie ta początkowa inwestycja nie jest duża. Potrzebujesz komputera, który i tak masz, zależy z jakiej dziedziny nagrywasz taki kurs. Może przydać Ci się nawet smartfon. Jesteś w stanie nagrać taki kurs smartfonem. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz to zrobić bardzo profesjonalnie i wydać na to ponad 100 tysięcy złotych, ale jesteś też w stanie zacząć niskim kosztem, więc ocena dosyć wysoka. Ryzyko straty niepowodzenia. Tutaj oceniam to na 8 punktów na 10, bo to ryzyko moim zdaniem jest niewielkie. Głównie ryzykujesz swój czas, który spędzisz na produkcji tego kursu, na nagrywaniu, na sprzedawaniu go, ale no nie stracisz powiedzmy miliona złotych, które zainwestowali w wyposażenie jakiejś super restauracji w centrum miasta, to ryzyko nie jest duże. Potencjał zarobków 8 punktów na 10, bo potencjał skalowania tego jest duży. Możesz te kursy raz nagrywasz kurs, możesz go sprzedawać wielokrotnie i nie rośnie tutaj tak bardzo proporcjonalnie ilość czasu, który nad tym spędzasz. Inaczej jest w przypadku skalowania biznesów usługowych. Tutaj mamy produkt, więc skalowanie tego jest łatwiejsze, dlatego też potencjał zarobków jest tutaj duży. Ilość czasu, który trzeba poświęcać, oceniam to na 8 punktów na 10. Oczywiście, jeżeli robisz to pełnoetatowo, możesz tego czasu poświęcać więcej, ale w ogóle jest taka możliwość, żeby branża kursów online była Twoim dodatkowym zajęciem. Jesteś w stanie raz nagrać taki kurs, czy nawet napisać książkę, jesteś w stanie... Po prostu to zrobić i te książki mogą się sprzedawać z małym Twoim udziałem. Tak samo kursy. Ja do dzisiaj sprzedaję ten kurs, który jest dostępny na stronie zns.pl, mimo że praktycznie w ogóle nie poświęcam czasu na jego promocję. Jest stary kanał na YouTubie, gdzie pokazuję, jak tworzyć strony internetowe, trochę tutaj mówię o marketingu i do dzisiaj ten kurs się sprzedaje, więc tego czasu nie trzeba poświęcać aż tak bardzo dużo. Możesz to robić dodatkowo po godzinach. Friday to oceniam na 6, punktów na 10. Nie wiem, czy jest to biznes, który powoduje bardzo dużo radości i frajdy, tutaj niestety trzeba w większości przypadków pracować samemu, w skupieniu pracować nad takim kursem, nad jego promocją, sprzedażą, zależy co kto lubi, ja to oceniam na 6 punktów. Ocena, która nam wyszła to 7,17 na 10, czyli dosyć wysoko, jeżeli chodzi o ten materiał, czyli jak się okazuje ta branża szkoleń i kursów, jednak wychodzi nam, że jest to całkiem ciekawy biznes. Dajcie znać, co wy myślicie o tej branży, o sprzedaży szkoleń, kursów i o farmazoniarzach. A ja tymczasem dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii.